Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Właściwie cieszymy się razem z rodziną, że mogliśmy tutaj dotrzeć, że Bóg nas przyprowadził. Był to bardzo intensywny tydzień, można powiedzieć wariacki tydzień. Wszystko szło nie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Ale Pan Bóg miał jakiś tym cel i skończyło się lepiej, niż w ogóle spodziewaliśmy się. Intensywny tydzień, bardzo, bardzo jesteśmy zmęczeni. Tak fizycznie na ciele jesteśmy zmęczeni. Ale już nie mogłem się doczekać tej niedzieli, bo wiedziałem, że spotkam się z braćmi i siostrami. Będziemy razem wielbić Pana Boga. I wiem, że jeżeli mój duch, będzie zaspokojony, będzie usatysfakcjonowany, to ciało nie będzie łaknąć. To i ciało dozna odpoczynku. Przede wszystkim, aby duch był zaspokojony. To kazanie to jest chyba najdłuższe kazanie, do którego się przygotowywałem najdłużej. Ponieważ chyba w styczniu, w styczniu padła konkretna decyzja o przeprowadzce. Padła konkretna decyzja o miejscu. Czytajcie uważnie, w Biblii jest o Jarosławiu. No i oczywiście wiedziałem, że jadę tutaj do służby, nie wiedząc, co będę robił. Ale jeżeli będę miał się podzielić słowem, to prosiłem Boga, Boże, daj mi jakieś słowo. I tak od stycznia modliłem się, czytałem, rozważałem i prosiłem Boga, więc przygotowywałem się od stycznia. A denerwuję się tak, jakby to było moje pierwsze kazanie. Zresztą podobnie tydzień temu właśnie w Spalding, kiedy było tam moje ostatnie kazanie, również denerwowałem się. Dlatego Wszystko spisałem, żeby czegoś nie pominąć i żeby żadnej wtopy nie było. Na początku powinienem przedstawić się. Przedstawiałem się, ale jeszcze raz powtórzę. Nazywam się Paweł Banaś. Przyjechałem z żoną Joanną, synem Igorem, córką Olgą. I możliwe, że dobrze by było zacząć od jakiegoś świadectwa. Świadectwa nawrócenia. Myślę, że niektórzy słyszeli nawet to świadectwa, bo są gdzieś na internecie, na YouTube. I wierzę, że będziemy mieć teraz naprawdę dużo okazji i spotkań, aby się spotkać i mówić te świadectwa, dzielić się też wzajemnie tymi świadectwami, tym, co Pan Bóg zrobił w naszym życiu, jak nas powołał, jak znaleźliśmy się w tej Bożej rodzinie. Tylko dzisiaj przejdę do tego, co Duch Święty włożył mi w serce, co myślę, że chcę, aby ten zbór usłyszał. W zeszłym tygodniu w Spalding mówiłem, że wzorowałem się przez moją służbę na apostołach oraz na mężach Bożych ze Starego Testamentu. Nie miałem jakiejś śmiałości, aby porównać się i wzorować na Panu Jezusie. Oczywiście apostołowie wzorowali się na Panu Jezusie. Ta nauka apostolska była nauką Pana Jezusa Chrystusa. Jakoś nie miałem takiej śmiałości. No, Pan Jezus, wiecie, no ktoś, jak takiemu wzorowi dorównać, wzorowałem się na mężach Bożych. Dzisiaj wezmę wzór z Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsze nasze tutaj takie spotkanie oficjalne. Widzieliśmy się w marcu, byłem tutaj na grupie, z częścią osób się poznałem, ale to była naprawdę krótka chwila. Pan Jezus, kiedy zaczął swoją służbę tutaj na ziemi, wypowiedział takie słowa i one są zawarte na przykład w Ewangelii świętego Marka w pierwszym rozdziale i wersety 14 i 15. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział i wersety 14 i 15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Bardzo podobnie swoją służbę zaczęli później apostołowie. Możemy to znaleźć na przykład w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, kiedy mamy to słynne kazanie apostoła Piotra, również zaczyna od Ewangelii i wezwania do upamiętania. I przypuszczam, że tutaj jesteśmy zgromadzeni jako ludzie wierzący, którzy słyszeli już Ewangelię. Deklarujecie zapewne, że jesteście osobami wierzącymi. Ja was jeszcze nie znam. Ale też nie mam oczywiście tutaj zamiaru podważać niczyjej wiary, mówiąc właśnie Ewangelię w Kościele. Ewangelia generalnie jest tą nowiną, dobrą nowiną, którą głosimy ludziom niewierzącym. Ale kiedy Pan Jezus przyszedł na świat,
i tutaj służył. On służył i głosił tą Ewangelię wśród ludzi wierzących. On został posłany do Izraela. Izrael był narodem wybranym. Oni wierzyli w Boga. Natomiast kiedy Pan Jezus przyszedł, to widział ludzi jak owce, które są bez pasterza. Widział ludzi, którzy są religijni, którzy uprawiają religię, są tacy dewocyjni. Jest takie słowo, dewocyjni? Jest. Więc byli tacy dewocyjni. Ale też widział osoby, które były pogubione, które były chore, zmęczone codziennością, zmartwione. Widział ludzi, którzy znali Pana Boga i może nawet widział osoby, które chcą nawiązać taką relację, nie taką właśnie dewocyjną, nie taką wyuczoną, religijną, żeby odprawić dany rytuał, tylko ludzi, którzy szukają tej relacji z Bogiem, ale niestety nie potrafią jej znaleźć. Ponieważ to życie, które prowadzą, na pewno ciężkie życie. Kiedy sięgniemy do historii, to przecież Izrael był wtedy pod okupacją rzymską. Czytamy w Ewangeliach, że generalnie otaczali go biedni ludzie, ubodzy, wiele chorych, wiele opętanych, ludzi zmartwionych. I przypuszczam, że widział ludzi, którzy szukają relacji z Bogiem. Może szukają takiej relacji, jak miał Adam i Ewa z Panem Bogiem, albo jak Abraham, czy też Mojżesz, żeby oglądać tak Boga twarzą w twarz. Niestety ci ludzie byli pogrążeni w ciemności, w dolinie cienia śmierci, jak to możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza. Jak w takim razie to życie, które Pan Jezus zobaczył, takie właśnie zabiegane, takich ludzi zmęczonych. Przecież ja przypuszczam, że ci ludzie chodzili do pracy, aby utrzymać swoje rodziny. Możliwe, że musieli dużo pracować, aby w ogóle związać jakoś koniec z końcem. I w tym wszystkim po prostu, aby zapewnić byt swojej rodzinie. Nie jakieś wakacje, nie jakieś luksusy, ale po prostu, aby zapewnić normalny byt, przeżycie. Wiele pracowali i niestety nie było już czasu, może i czasu, jak i siły na to, aby mieć tą relację z Panem Bogiem. Jak mówiłem, ten tydzień był naprawdę ciężki. Transport przyjechał o wiele za wcześnie. Wszystko było zorganizowane na piątek i sobotę, a transport był w czwartek rano. Naprawdę było co robić. Wiem, jacy wszyscy byliśmy po prostu padnięci, żeby tylko położyć się. A gdzie w ogóle jakaś relacja z Panem Bogiem? Jeden dzień, nic się przecież nie stanie. Ale kiedy mamy to zabieganie dzień w dzień i codziennie jesteśmy zmęczeni, brakuje nam tej relacji. Szukamy i niejednokrotnie nie wiemy, jak to zrobić. A przecież czytamy w Słowie Bożym, Pan Jezus powiedział, przybliżyło się Królestwo Boże. Z czym wam się kojarzy Królestwo Boże? Mnie się kojarzy z takim właśnie rajem Eden. Z takim wszystkim, co jest, z takim spokojem. Mamy drzewa, z których możemy rwać owoce, możemy jeść. Chodzimy między zwierzętami, chodzimy ze sobą, chodzimy z Panem Bogiem. Naprawdę nie przejmujemy się niczym. W naszym sercu jest pokój. Rano wstajemy i wiemy, że idziemy do pracy, ale idziemy przecież chwalić Pana Boga, spotkamy Go tam. To jest coś takiego, tak sobie to wyobrażam, to Królestwo Boże. I Pan Jezus mówi do tych ludzi, którzy tam są tacy spracowani, przybliżyło się wam Królestwo Boże. No ale właśnie jak to ma się do tego, że Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym, a nasze życie jest takie zabiegane i nawet nie wiemy, jak to zmienić. No przecież dobrze, przybliżyło się Królestwo Boże, ale jutro muszę iść do pracy. Muszę zająć się chorymi rodzicami, wysłać dzieci do szkoły. Sam mam kiepskie zdrowie. To gdzie to Królestwo Boże? Pan Jezus mówi, przybliżyło się Królestwo Boże. Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, albo inaczej Księgę Rodzaju. Pierwszy rozdział,
Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i wersety 31 i dwa kolejne drugiego rozdziału. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień szósty. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Bóg przygotował dla człowieka, czyli dla mnie i dla was, wszystko, co było bardzo dobre. Bóg przygotował dla nas wszystko, co najlepsze. Ale wiemy, że człowiek zgrzeszył. Tym samym odstąpił od Boga, od tej relacji. Grzech wszedł i dalej człowiek żył na tym świecie. Ale już żyło mu się ciężko. Potem próbował sam naprawiać to i to, co naprawiał, okazywało się, że właściwie się już nie da naprawić, jest jeszcze coraz gorsze. I czytamy, że Bóg odpoczął. Bóg zrobił już wszystko i nic już nie trzeba zrobić. Jednak to, co widzimy, bo to, co zobaczył Pan Jezus wtedy, 2000 lat temu, no niestety dzisiaj podobnie wygląda. Dzisiaj, kiedy spojrzymy na ulicę, wokół siebie, po naszych rodzinach, również widzimy osoby, które wierzą w Boga. Tak deklarują, że mówią, że wierzą w Boga i są zagonione, są zmartwione, są wystraszone. Może nie takie, wiecie, że boją się, nie wiadomo jak, ale jest taki niepokój. Jak to będzie? Czy wystarczy mi do pierwszego? Czy poradzę sobie z tymi podwyżkami wszystkimi? Czy te wszystkie dodatki nowy rząd zniesie? A czy ten stary rząd może to wszystko zachowa? Ale skąd w ogóle na to wszystko przecież pieniądze, bo i to i tak idzie z naszych podatków. I martwimy się. Chcąc, nie chcąc, martwimy się. I te postawy właściwie są identyczne. Tak jak 2000 lat temu. Te postawy są niestety takie same wśród ludzi, którzy naprawdę deklarują, że są wierzący. Wśród ludzi, którzy chodzą do tych najlepszych kościołów. Niestety to samo obserwuję, to nie tylko, że dzisiaj powiemy, że mamy Kościół rzymskokatolicki i ludzie powiedzą, ja jestem wierzący, a żyją jak chcą. W kościołach tak zwanych protestanckich niestety ludzie mówią, mówią, że są wierzący, ale ich życie również jest zabiegane. Jest pełno trwogi, jest pełno niepokoju, jest pełno zmęczenia, choroby, która no może jest wynikiem konsekwencji po prostu wcześniej grzesznego życia. Nawet nie tyle naszego, bo to i genetycznie możemy po kimś odziedziczyć wcześniej. I martwimy się tym. I łatwo jest przyjść i powiedzieć, przybliżyło się Królestwo Boże. No dobrze, bracie, przybliżyło się Królestwo Boże. Tylko czemu ja tego nie czuję? Ja wiem, że Boże, Ty istniejesz. Ja wiem, Boże, że Ty chcesz dla mnie jak najlepiej. Ale zobacz, Panie Boże, jak mi dzisiaj ciężko. Naprawdę robię wszystko, żeby mieć to Królestwo Boże, ale mi po prostu nie wychodzi. Tyle sytuacji spadło na mnie. Tyle ciężarów mnie przytłacza. Tu się pojawiła choroba. Tutaj się pojawiło dziecko, radość. Ale zmartwienie, czy ja sobie poradzę, żeby wychować to dziecko. Albo właśnie znowu przyszła choroba na małe dziecko. Jestem zatroskany, zatroskana. Staram się być dobrym człowiekiem, ale ludzie wokoło są zupełnie inni. Po prostu jestem wykorzystywany. Jestem wyśmiewany, jestem odrzucany. Staram się jak mogę, ale Panie Boże, czasami już nie dam rady. Kochani, to są słowa osób wierzących. To są słowa osób wierzących. I tak się dzieje niestety w życiu ludzi, którzy deklarują, że są wierzący. I możliwe, że i wy przeżywacie takie sytuacje. Ja wiem, wstydź się przyznać do tego, że w moim życiu jest zmęczenie, jest niepokój. Jest gonitwa i dzisiaj znowu brakło mi czasu
na relację z Bogiem. Nie na przeczytanie Słowa Bożego. Nie na modlitwę. Bo to robimy. My słuchamy wielu kazań. My czytamy dużo Biblii. My dużo się modlimy. Ale czy my mamy relację z Panem Bogiem? Czy Pan Bóg do nas mówi? Czy my wiemy, że jest Królestwo Boże i my jesteśmy w tym Królestwie Bożym? I czy my czerpiemy z tego Królestwa Bożego? Skoro Pan Jezus mówi, że przybliżyło się Królestwo Boże, to my, kiedy w to wierzymy, kiedy wierzymy Ewangelii, o której Pan Jezus mówi, to stajemy się dziećmi Bożymi. To stajemy się dziedzicami tego Królestwa Bożego. Czyli to wszystko, co było bardzo dobre, to, co Pan Bóg stworzył na początku, jest dla nas dostępne. Chociaż dookoła może widzimy, że to nie jest nawet kiepskie. Ale Pan Bóg przygotował wszystko, co bardzo dobre. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie już wspomniałem. Ponieważ człowiek zgrzeszył. Ponieważ człowiek zgrzeszył i odstąpił od tego, co Bóg przygotował. Bardzo dobre. I Bóg to widząc, tak jak tutaj czytaliśmy przed wieczerzą, Bóg nas umiłował, zanim my jeszcze Jego umiłowaliśmy. Kiedy byliśmy grzesznikami, Bóg nas jeszcze umiłował. I dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby zapłacił za nasz grzech. Ponieważ zgrzeszyliśmy, ponieważ to spowodowało, że odstąpiliśmy od Boga i nie mieliśmy dostępu do Boga, to więcej, to powoduje, że idziemy na śmierć i już nigdy nie będziemy mieć relacji z Bogiem. Ale Bóg swojej miłości dał Syna, aby On umarł za mój grzech. Przez to nie tyle, że On jeszcze umarł, ale Bóg wzbudził Go z martwych. Bo my bardzo często słyszymy, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Ale to jest tylko pół Ewangelii. A pół Ewangelii to żadna Ewangelia. Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. Pokazał, że Jezus Chrystus żyje. I teraz, co to dla nas oznacza? To dla nas oznacza, że każdy, który uwierzy, że Jezus Chrystus umarł z moim grzechem, który ja powierzyłem, również umrze dla starego życia, ale dostanie nowe życie. Będzie żył w Królestwie Bożym, jako dziedzic Ojca, jako współdziedzic Jezusa Chrystusa, bo to Bóg dla nas przygotował. Przybliżyło się Królestwo Boże, dlatego Pan Jezus mówi, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się. Dla każdego z nas przybliżyło się Królestwo Boże, ale Pan Jezus mówi, upamiętajcie się. Słuchajcie, jak powiedziałem, bardzo często jest wstydem dla ludzi wierzących, którzy chodzą przecież do najlepszego zboru, do najlepszego kościoła, tak? Chrześcijańska wspólnota ewangeliczna. Jeden z najlepszych. Jak tutaj powiedzieć, że nasze życie jest zabiegane? Przyznać się przed tyloma wspaniałymi braćmi i siostrami, tylu wspaniałych kaznodziei, pastorów mamy, którzy głoszą, a nasze życie, no niestety, bardzo często jest tak mocno zabiegane, tak mocno zestresowane, z takim niepokojem, jak tu się przyznać. Wstyd. Ale wiecie co? Ja się przyznam. Ja się przyznam. Nie dalej jak 3 dni temu ogarnął mnie strach. Ogarnął mnie niepokój. Dawno mi się to nie zdarzyło. Ostatni raz, o ile pamiętam, to 3 lata temu, kiedy pojawiła się pandemia. Przez 3 dni chodziłem wystraszony. Sam nie wiedziałem, czym chodzę wystraszony, ale chodziłem wystraszony. I 3 dni temu znowu tak coś przyszło, taki niepokój. Słuchajcie, nowe miejsce. Ja wiem, że od marca, może dla niektórych do lipca tutaj, jak spotkaliśmy się, upłynęło dużo czasu, ale mnie to tak po prostu zniknęło. 1,5 roku temu Pan Bóg już mówił do mnie, do mojej żony, jeszcze nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Ale w listopadzie już zaczęło do nas docierać, że szykują się poważne zmiany. Na początku takie, wiecie, podekscytowanie. Myślało się o tym powrocie do Polski już nieraz. I takie podekscytowanie. Przyjechali pastorzy na konferencję w styczniu. Zaczęli się z nim dzielić. Znowu takie podekscytowanie. Co prawda wychodziło mi z moich obliczeń biblijnych, że to miejsce na mapie, tu mamy Jarosław, to będzie tu. Ale pastor, z pastorami modliliśmy się i wyszło, że jest to Jarosław.
Zrobiłem chyba jeszcze lepiej, fajniej. I znowu takie podekscytowanie. Ale kiedy już przeprowadziliśmy się tutaj? Przyszły nerwy. Przyszło takie, wiecie, niepewność. Wszystko to w ogóle na wariackich papierach. Tak jak mówiłem, w czwartek transport. Oni mówią, że będą z rana, a ja mówię, jak z rana, kiedy ja o 17 w czwartek odbieram dopiero klucze od mieszkania. Musisz załatwić, bo jak nie, to będą kary za przestój. Więc załatwianie szybko tych kluczy. Przecież tutaj jeszcze brat Wacław mówi, czemu bracie do mnie nie dzwoniłeś? Mówię, bracie, przed chwilą przypomniałem sobie, jak mam na imię. Po prostu tak to wszystko na wariackich papierach. W Anglii jeszcze nie załatwione sprawy. Dom niby sprzedany, a papierologia 5 miesięcy leży, prawnicy nic nie robią, pieniędzy nie ma. Te oszczędności, które mieliśmy, przyjechaliśmy do Polski, jesteśmy tutaj czwarty dzień, a one tak się jakoś zmniejszyły. Po prostu przyszło takie zwątpienie. Ale nauczony doświadczeniem siadłem i zacząłem się modlić, płakać do Boga, prosząc, Panie, powiedz coś do mnie, zapewnij mnie, że Ty zadbasz o mnie. I w swoim zwyczaju otwarłem Biblię, otwieram Biblię i modlę się. Boże, daj mi fragment, daj mi księgę, do której mam się zwrócić. Nie robię tak, że wiecie, modlę się i proszę Boga, potem otwieram, patrzę, o, to jest dla mnie, pewnie Bóg mi dał. Zawsze otwieram Biblię i czekam. I czekam, co w myślach mi się pojawi, co za księga, który fragment. I tak czekałem i modliłem się, Panie, niech to słowo przemówi, bo Bóg do mnie zazwyczaj mówi właśnie przez słowo. Nie w jakichś tam głosach, nie w snach. Oczywiście wierzę, że takie rzeczy się zdarzają, ale do mnie Pan Bóg akurat mówi przez słowo. I nagle pojawiła mi się taka myśl, czytaj tam, gdzie otwarłeś. Więc spojrzałem i była otwarta Ewangelia świętego Jana i padły moje oczy na rozdział 14. I przeczytajmy sobie ten rozdział. Ewangelia Jana, rozdział 14. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazanie moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu,
Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem, z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do ojca, bo ojciec większy jest niż ja. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Lecz świat musi poznać, że miłuję ojca i że tak czynię, jak mi polecił ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. Niech się nie trwoży serce twoje. Wierz we mnie, Paweł. Ja jestem prawda. Miłuj moje przykazania i przestrzegaj je. Takie zapewnienia dostałem, czytając ten fragment. Bóg mi uświadomił, że brak ufności, niepokój, one nie pochodzą od Niego. One pochodzą właśnie od złego, od władcy tego świata. Ale ja mam przecież Pocieszyciela. Jeżeli ulegam temu niepokojowi, to grzeszę. To się odsuwam od Boga. Tak jak Adam z Ewą. Tak jak ci ludzie wierzący przecież. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Jeżeli Bóg coś powiedział, to Bóg jest wierny. I On to wypełni. Jestem dzieckiem Bożym i dziedzicem Jego Królestwa. Ale moje serce poszło do doliny cienia śmierci. Na szczęście w łasce Bożej tylko na chwilę. Dlatego Bóg woła do każdego. Upamiętaj się. Nawróć się. Zawróć z tej drogi. Zmień swój sposób myślenia na mój sposób myślenia. Wierz Ewangelii. W piątek dalej się modliłem i Bóg dał mi taką myśl. Czytaj dalej. Więc otworzyłem znowu Ewangelię Jana, 15 rozdział i wersety od 1 do 16. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi i jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. W tym fragmencie Bóg pokazał mi, jak chciałem mu służyć. Jak chciałem mu służyć i polegać na sobie, polegać na swoich finansach, na swojej sile, na swojej mądrości. Ja jestem człowiekiem, który lubi mieć wszystko zaplanowane. I zawsze mam zaplanowane. Jak plan A nie wypala, to zawsze jest plan B.
I tutaj tak samo miałem wszystko zaplanowane. Ale to jest Boży plan. To Bóg mnie wybrał. To Bóg mnie oczyszcza. To według Jego decyzji mam kroczyć. I tylko według Jego decyzji. Bo jeżeli sam to zrobię, to sam to robię. A tu jest napisane, beze mnie nic uczynić nie możecie. Bóg nas doświadcza, aby nam pokazać jeszcze nasze słabości, które są. Nasze grzechy. Bo to fajnie się mówi. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, mamy słabości. To są grzechy. To są grzechy jeszcze. Ale Bóg w swojej łasce, w swoim duchu uświęcenia pokazuje nam to. I woła, upamiętaj się. Mam dla ciebie Królestwo Boże. Wierz Ewangelii. Dlatego pomimo, że mówimy o sobie wierzący, wierzmy Ewangelii. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty mówisz do nas. Wybierasz nas, Panie. Jesteśmy mocno niedoskonali, ale mamy w Tobie Pocieszyciela. Ty nas, Panie, nie opuściłeś. Dałeś nam słowo, dałeś nam Kościół. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy tego doświadczać. Panie, prowadź nas z tym słowem, abyśmy zawsze pamiętali, że Ty nas wybrałeś. Jesteśmy Twoimi dziećmi, dziedzicami Królestwa Bożego. Z Tobą, Panie, wszystko możemy. Amen. Amen.